Jaki ja mam głos? Mam nadzieję, że po wypiciu tego kubka soku malinowego na gorąco mnie, no po prostu mnie to puści, bo nie chciałabym tak gadać cały dzień. I dzisiaj na talerzu, jak widzicie, kolorowo jest i papryka, jest jajeczko, jest szpinak i to wszystko na chlebku żytnim. Jejku, jak tak będę mówić, calutki dzień, to ja nie wiem. Taka już po prostu, tak po prostu już nie. Nie, mam nadzieję, że jednak mnie to puści. Wiecie co, musiałam położyć się jeszcze na chwilę, ale tylko na chwilę. Na chwilę, zresztą nie ścielałam jeszcze łóżka, zaraz wstanę i muszę tutaj to wszystko posprzątać. Ale to za chwilę, wiecie. Hejka, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym vlogu. Dzisiaj wróciłam, była godzina po trzeciej. Tak, po trzeciej położyłam się od razu spać i powiem Wam, że nawet dosyć długo sobie pospałam. To znaczy pospałam. Spałam do godziny 8, po 8 się obudziłam, ale no, z łóżka nie wychodziłam do. Nie wyszłam. Zeszłam na dół, była po 11. Także troszeczkę odpoczęłam. Powiem Wam, że myślałam, że będzie gorzej po nieprzespanej nocy, ale daję radę naprawdę. Fajnie było, zadowolona jestem. No ale czas trzeba po prostu doprowadzić się do porządku. Zmieniłam sobie tą końcówkę w tych perfumkach. Zamieniłam sobie z takimi starymi, których po prostu nie używam, których nie lubię, kiedyś dostałam w ramach jakiejś tam współpracy i jakoś tak, no wydają mi się po prostu za ciężkie, także widzicie. Mówiłam, że coś wykombinuję i wykombinowałam, także super. Jeżeli chodzi o ten zapach, to wczoraj każdy mnie się pytał, czym pachnę. A ja powiedziałam, że perfumkami za 16 zł. Nie chcieli wierzyć. Musiałam im buteleczkę, bo oczywiście miałam ze sobą. Musiałam im po prostu pokazać. No, ja jestem zadowolona z zakupu, naprawdę. Piękny zapach i tylko 16 zł. Sama bym zresztą nie uwierzyła, jakby mi ktoś powiedział, że. I naprawdę te perfumki są trwałe. Mam z tej firmy jeszcze takie czarne, kiedyś kupowałam. Zresztą Wam opowiadałam chyba w ostatnim filmie. Są wzorowane na tym pantofelku. Na buciku. Tych jeszcze nie sprawdzałam. Także, ale na pewno sprawdzę. Dobra, mniejsza z tym, kochani. Najważniejsze, żeby mi się zapach podobał i najważniejsze, żeby ten zapach się w miarę długo utrzymywał, a te rzeczywiście pachną długo. Powiem Wam, że tak się właśnie zastanawiałam, jak dzisiaj, co w ogóle mam zamiar, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Mam zamiar dzisiaj odpoczywać, zrobię tylko obiad, placki ziemniaczane zrobię, został mi jeszcze sos, także powtórzę sobie obiad, nie będę nic wymyślać, kombinować, ale powiem Wam, że muszę się jakoś bardziej zorganizować, bo przyszły tydzień po prostu będzie dla mnie masakryczny i następny, i następny, i następny. I nie wiem, jakoś po prostu muszę to wszystko ogarnąć, muszę to rozpracować, żebym po prostu wszystko pogodziła. Muszę też bardziej planować posiłki, żebym nie musiała kupować gotowców, czyli raz w tygodniu siadam i gotuję. Wcześniej to tak też gotowałam do mrożenia,
ale miałam jakieś tam przerwy, jak mi się chciało, albo jak nie miałam co. No ale teraz, no teraz to po prostu muszę się jakoś tak bardziej ogarnąć, muszę się bardziej zorganizować. Jeżeli chodzi o zakupy, to samo. To samo, no bo nie chciałabym po prostu paść z głodu. No niby mogłabym sobie kupować, wiecie, gotowe, ale ja zdecydowanie wolę takie domowe obiady. Oczywiście nie mam nic do tego, można raz na jakiś czas, ale ja bym na tym długo nie pojechała, naprawdę. Także no muszę jakoś po prostu pomyśleć, usiąść i no i po prostu jakoś to wszystko ogarnąć. A jak to będzie, to naprawdę nie wiem. Jutro jeszcze muszę jechać do Sinseja, bo nie wiem, karetka? Karetka chyba jedzie. Jutro muszę jechać do Sinseja, bo ta torebka, którą kupowałam, puściły po prostu szwy. Nie wiem, czy wymienią mi na nową, czy będzie reklamacja, nie wiem, nie mam pojęcia. No w każdym razie, no ona nie była droga, bo ona kosztowała 50 zł, no. No ale pojadę i dowiem się, co z tym mam zrobić, bo założyłam ją tylko raz. Raz. Nic takiego do niej nie wkładałam, żeby, nie wiem, te szwy jakoś puściły pod wpływem ciężaru. Nie mam pojęcia. No po prostu, no, czego się spodziewać po torebce za 50 zł. Chociaż czasami kupi się fajne, tanie rzeczy i wytrzymują naprawdę bardzo długo. Natomiast tutaj jakoś tak trafiłam po prostu źle. Ale mam nadzieję, że nie będą robić problemu. Wymienią mi albo po prostu zwrot pieniędzy, albo no nie wiem, nie wiem. Pojadę jutro, będę tak naprawdę wszystko wiedzieć. Wiecie co, tak właśnie patrzę się na te perfumki i może bym pojechała sobie, jak już jutro będę w mieście, to może bym sobie jeszcze jeden flakonik kupiła. Póki jest ta promocja, wrzucę sobie do szafki i będą sobie leżeć, czekać, albo może komuś sprezentuję. Tak właśnie myślę, bo naprawdę mają przepiękny zapach. Ja jestem tak zadowolona, że pojechałam na te zakupy, że nawet, no, nawet sobie nie wyobrażacie. Nawet sobie nie wyobrażacie. No dobra, kochani, schodzę na dół, przyszykuję sobie ziemniaki na obiad, zaleję wodą, będą czekać po prostu, jak się za niego wezmę. No i mam do ogarnięcia troszeczkę tutaj, bo zrobił mi się bałagan, no ale po prostu no, nie miałam czasu, żeby to ogarniać się na bieżąco. No, po prostu ciężkie dni za mną i ciężkie dni tak naprawdę przede mną, ale mam nadzieję, że jakoś się ogarnę, jakoś to wszystko zorganizuję, żeby wszystko miało, wszystko było tak, jak należy. Tylko mam nadzieję, że rzeczywiście wezmę się za to ogarnianie, bo czasami to jest tak, że włączę sobie jakiś film i machnę na to ręką, a potem wszystko na biegu, tak wiecie, bo trzeba coś po prostu zrobić. Chociaż no to akurat mi się rzadko zdarza, ale, no ale czasami tak właśnie jest. No dobra, kochani, idę na dół. Tam się zajmę czymś. Możliwe, że jeszcze później się do Was odezwę, przynajmniej na chwilę. Dzisiaj nigdzie nie wychodzę, dzisiaj siedzę w domu, dzisiaj w ogóle nie mam żadnych planów ani na popołudnie, ani na wieczór. Po prostu muszę się jakoś ogarnąć i podejrzewam, że muszę się też zorganizować. Wezmę sobie zeszyt po spisu. Ja to wiecie, korzystam z zeszytów. Jeżeli chodzi o takie planowanie czasu swojego, a no powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak ja to ogarnę wszystko, tak żeby było dobrze.
Oczywiście daję sobie jakiś tam margines, że czegoś tam nie zrobię, ale no chciałabym po prostu, żeby no chciałabym mieć to po prostu wszystko ogarnięte. Idę, kochani, zanim jeszcze pójdę na dół, stawię sobie pranie. No i czas się po prostu wziąć za coś, stanąć na nogi, bo dzień mi zleci i nic nie zrobię. Szykuję teraz obiad, zaraz będę pewnie smażyć placki ziemniaczane, a tutaj jak widzicie ogarnęłam się z... próbuję ogarnąć obiady na ten tydzień, ciężki tydzień. No zobaczymy jak to będzie. Woda na kopytka mi się już gotuje, zaraz wstawię. No i potem tylko, wiecie, wyjmę, wrzucę na wodę. A do tego jakiś sos. Sos mam w zamrażalniku, także. Także z tym też nie ma najmniejszego problemu. Albo po prostu jakieś skwarki, cebulka. No zobaczę, na co będę miała tak naprawdę ochotę. Ugotowałam żurek. Mogłam zrobić zalewajkę, ale tak jakoś z białą kiełbasą. Tam mam jajka już ugotowane, także no ja, u mnie organizacja super. No powiem Wam, że sama jestem zaskoczona, że to tak szybko mi poszło. Ogólnie to jeden pojemnik pójdzie do zamrożenia, bo ja nie lubię jeść dwa razy pod żo, chyba że rzeczywiście mam ochotę. Tak miałam z kapuśniakiem raz. Non-stop jadłam, wiecie? Non-stop. Wiecie co? Dobry ten nektar z Biedronki, ten grejpfrutowy, czerwony grejpfrucik. I tak myślę, że ten pojemnik będę miała na 2 dni. No przeważnie tak mam. No ale dobra, mniejsza z tym. Nie ma co tutaj się zagłębiać. Zaraz będę stawiać, nawet muszę zobaczyć, czy gotuje mi się woda na te kopytka. Jak już tutaj wszystko ogarnę, to biorę się za obiad. Będę smażyć placki ziemniaczane. Sos już mam wyjęty. Jest w garnku na kuchence, czeka na odgrzanie. I do tego po prostu taką sałatę. Sałatę, może szpinak. No zobaczę jeszcze, co tam sobie zrobię. Muszę kupić tylko śmietany. Muszę pamiętać o kupnie śmietany, bo naprawdę nic z tego nie będzie. No widzicie, tak u mnie to jest. Ale jakbym sobie, wiecie, to, że ja sobie tak szykuję, no to się tylko tak wydaje, ale ja naprawdę nieraz nie mam czasu. Naprawdę nieraz nie mam czasu i takie dania naprawdę mi ratują. Musiałabym tak albo zjeść kanapkę, albo na głodnego wieczorem, a to też nie jest fajne, albo jakieś zamawiane coś. Ja nie lubię, ja wolę sobie przyszykować, naprawdę zdecydowanie lepiej mi to odpowiada. No wiadomo, że od czasu do czasu to i pizzę sobie zamówię i jakiegoś tam hamburgera zjem, ale kurczę, no na co dzień to, no ja nie dałabym, naprawdę nie dałabym rady. Frytki, o Boże, nie. Podziwiam osoby, które jedzą codziennie frytki. Lubię, to nie jest tak, że nie ruszę czy coś, ale no ja bym codziennie frytek na przykład nie jadła, albo jakichś tam fast foodów, no to po prostu nie jest dla mnie. Kurczę, muszę zapamiętać, żeby tą śmietanę kupić, bo mam jogurt naturalny, ale ten jogurt to on taki jest, wiecie, nie, musi być po prostu śmietana do żurku. No dobra, czuję się bezpiecznie z obiadami. Nie, oczywiście żartuję, muszę zobaczyć, czy ta woda mi się już, czy się gotuje. Początkowo myślałam, że calutki dzień spędzę w kuchni, ale nie. Kopytka już mam gotowe. Teraz smażą mi się placki ziemniaczane do obiadu. Obiad będę miała z sałatą, z takim dressingiem.
miodowo, ziołowo, musztardowym, coś takiego. No w każdym razie fajny taki, słodziutki, naprawdę fajny. Dobra, wiecie co, ja to będę pilnować tych placków, bo nie chciałabym, żeby mi się spaliły. Troszeczkę zaszalałam z plackami ziemniaczanymi, bo tutaj mam jeden, tutaj mam cztery i nie wiem, co z tym zrobić, bo wiem, że tego nie zjem. To znaczy wiem, bo po prostu komuś dam. I ta osoba zje sobie, bo placki ziemniaczane to mi naprawdę bardzo dobre wychodzą. A wiecie co, oparzyłam się, kurczę, ale to tak piecze, że no masakra. Złapałam się garnka, wiecie? I się oparzyłam. Dobrze, że rzuciłam po prostu ten garnek na kuchenkę, ale jakbym tak, nie, nawet sobie nie wyobrażam. Jakbym tak przechyliła. Nie. Nawet o tym nie myślę. Miałam jeszcze w lodówce szpinak z jogurtem i z pomidorkiem, więc dzisiaj skończę. Dokończę. No i tą sałatę z sosem. Bardzo fajny ten sos, naprawdę. Jeszcze powinna iść. To znaczy, no ja miałam robić placka po węgiersku, ale zrobiłam placki ziemniaczane. Powinno iść na wierzch śmietana wymieszana z cukrem. Ale że ja śmietany nie mam, to po prostu to ominęłam. Jednak jogurt naturalny to nie to samo. Naprawdę. To nie jest to samo. I ja jak zwykle będę jadła wszystko zimne. Jak to mi wystygnie, to powkładam do lodówki, do zamrażalnika. I w ogóle zastanawiam się, czy chyba zdejmę ten obrus do prania. Jeszcze muszę go zobaczyć, czy nie jest. No dobra, mniejsza z tym. Zdejmę albo nie zdejmę. No myślę, że ta sałata zostanie mi. Zawsze zrobię po prostu więcej i potem zostaje. Będę miała do klusek. Wyjmę sobie sos i akurat. Zjem, kochani. Idę sprzątać w salonie. Muszę kanapę odkurzyć, tam koło telewizora posprzątać. Mam nadzieję, że. Ale nie, spoko. Mam czas. Właśnie czytałam teraz maila i no śmieję się po prostu do tej pory. Zresztą co jakiś czas dostaję tego typu wiadomości, czy na Instagramie, czy no w każdym razie ten mail dotyczył właśnie tej szklanki wody na starość. Zresztą jakiej szklanki wody? Jaka szklanka wody? Jak ja spodziewam się najlepszego szampana, co mi po szklance wody? Jak ja chcę po prostu najlepszego szampana, takiego z górnej półki, a nie szklankę wody. Zresztą osoby, rodziny, czy po prostu no, kobieta, mężczyzna mające dzieci nie mają takiej gwarancji, że tą szklankę wody na starości dostaną. Teraz dzieci przeważnie wyjeżdżają za granicę albo do jakichś takich większych miast i ta odległość jest, no nie oszukujmy się, no nie każdy. Nie każda osoba mająca dzieci, zresztą, to jest moim zdaniem bardzo takie egoistyczne i nie trzeba liczyć na szklankę wody, tylko trzeba liczyć rzeczywiście na tego najdroższego szampana. A co tam? Jak szaleć, to oczywiście szaleć. Jakiś czas temu właśnie dostałam też wiadomość
z takim dość mocno osobistym pytaniem, czy żałuję, że nie mam dzieci? Nie. No kurczę, no nie. Nie. Powiem wam, że ja żałuję, że ja tyle lat w związku wytrzymałam, bo widzę różnicę, jak jest teraz, jak było wcześniej. Teraz naprawdę powiem wam tak, tak odżyłam, naprawdę tak odżyłam, jak jest super. I ja wiem, że znowu posypie się lawina komentarzy, że nieprawda, że to, że tamto, że siamto. No ale no taka jest prawda i ja nie mam zamiaru tego ukrywać. Pracuję. Czasami przychodzę zmęczona, czasami jestem wyczerpana, ale wiem, że żyję. Radzę sobie bardzo dobrze. Co chcę, to sobie kupię. A że nie ma tego faceta tak na co dzień koło mnie, to no powiem, ja w życiu bym się już w takie coś nie wpakowała. Uwierzcie mi, to jest po prostu najgorsza rzecz. Naprawdę, naprawdę. Na co mam ochotę, co chcę, to robię. Wiem, były komentarze, że mając rodziny wychodzą te osoby gdzieś tam do lokalów, ale no nie oszukujmy się, ja nie jestem uwiązana w tym momencie do nikogo, tak wiecie, wiecie o co mi chodzi. Nie mam dzieci, czyli nie jestem uwiązana do dzieci, do faceta. No jestem po prostu takim wolnym ptakiem i jakbym miała cofnąć czas, to ja bym była sama. Na pewno bym się na stałe z nikim nie związała. Bo oczywiście koleżeństwo, jakieś przyjaźnie, tak. Natomiast na stałe ja bym się po prostu w życiu nie związała. Tak. Bo tak mi jest teraz lepiej. I ja zaczęłam wreszcie żyć. Zaczęłam naprawdę wreszcie żyć. Jest super. Jest super. I ja naprawdę nie muszę nikogo przekonywać. Ja po prostu mówię to, co czuję, a że ktoś tam ma jakieś inne wyobrażenia, to jest to tak naprawdę nie moja sprawa i tyle. Wiecie co, muszę jechać do pracy. Zjem sobie tylko torcika, bo przyniosłam sobie, bo nie zjadłam i zjem i po prostu lecę. Mam nadzieję, że wrócę w miarę szybko, bo jest już dosyć późno, a no raczej, no nie chciałabym po prostu w pracy siedzieć akurat dzisiaj. Bardzo dobry ten tort. Naprawdę. Dawno, dawno nie jadłam. Pyszny. Z bitą śmietaną. Rewelacyjny. Naprawdę. Lubicie torty? Dajcie znać koniecznie w komentarzach. Jest godzina po 21. Dopiero wracam do domu. No i oczywiście czekam na pociąg. Szlabany opuszczone. Czekajcie, bo chyba już nie ma. Nie ma deszczu. Nie ma, nie ma. Niepotrzebnie mi te wycieraczki chodzą. Chodziły.